patent na urodę. Krzysiek ma patent na swój wielki kompleks, na odstające uszy. Nie da się ukryć, matka natura obeszła się z Krzyśkiem okrutnie, a tym samym zmusiła go, żeby wymyślił patent na to, jak ją przechytrzyć i mimo swojego oczywistego defektu znaleźć, a przynajmniej przygruchać sobie dziewczynę. Z racji trwającej już czas jakiejś posuchy, podryw to cel Krzyśka. A oto patent. Po pierwsze, trzeba przekonać samego siebie, że nie jest tak źle. Ładne masz włosy. Pięknie się uśmiechasz. A po drugie, trzeba działać. Nie uwierzycie, co Krzysztof zaraz zrobi. Już za moment podklei sobie uszy taśmą dwustronnie klejącą. Tak! Jest tak przekonany o geniuszu tego patentu, że nawet nie zadbał o to, żeby taśma była w cielistym kolorze. Kozak! Uszy na taśmie dwustronce to crème de la crème krzyśkowej pomysłowości. Z tej racji stosuje ten patent tylko od wielkiego dzwonu, czyli na randki z naprawdę wyjątkowymi kobietami. Krzysiek nieraz już przekonał się, że niektóre kobiety potrafią skreślić nawet najfajniejszego faceta za wygląd. Zatem, żeby mieć szansę na randce olśnić kobietę swoją nietuzinkową osobowością, Krzysiek musi najpierw doprowadzić do randki. A to trudne, bo żeby na starcie nie dostać kosza z cyklu "Goń się, plastusiu", musi właśnie kleić uszy na taśmę dwustronkę. Krzysiek mógłby tym patentem puścić z torbami niejedną klinikę chirurgii plastycznej, a nawet sięgnąć po Nobla. Zresztą zaraz usłyszycie opinię chirurga. Krzysiek nie zamierza wydawać kasy na operacyjną korekcję uszu. Ceny zaczynają się od 2000 i szybko idą w górę, a taśma to tylko 5 zł za rolkę. Poza tym, po co mu operacja, skoro jak z rękawa sypie prostymi i genialnymi pomysłami na zatuszowanie sprawy, a laski to kupują. Jeden z autorskich pomysłów Krzyśka to słuchawki. Zawsze to parę newtonów można przyłożyć w odpowiednie miejsce i sprawić, że rozbuchane małżowiny może wreszcie przybiorą właściwe położenie. Po takiej rozgrzewce czas na odrobinę sportu. Opaska na głowę i rura. To kolejna okazja, żeby uszy przywarły do czaszki. A nóż widelec w trakcie treningu? Krzycho pozna jakąś osiedlową piękność? Czas na opinię kogoś, kto upiększaniem ludzi zajmuje się na co dzień. Chrząstka ucha jest zbudowana z tkanki sprężystej, więc jak sama nazwa wskazuje, ona w zasadzie wygląda i działa jak sprężyna. Jeżeli będziemy stosować kleje, będziemy stosować opaski, będziemy stosować różne metody, które w jakiś sposób próbują to ucho do głowy przybliżyć, po prostu są bez szans, nie ma takiej możliwości. Jedynym skutecznym sposobem leczenia odstających uszu jest zabieg chirurgiczny. Mimo tych wszystkich starań, Krzysiek sporo nocy spędza jednak sam. Jedynie w towarzystwie przymałego czepka pływackiego, który przyciska uszy do głowy. Nasz playboy na taśmie dwustronce dostaje ledwie mierny, czyli dopuszczający. 2. Wszak puty dzban wodę nosi, póki mu się ucho nie odklei. Sorry, Krzychu.